Cześć, witajcie w Ugotowani TV. Wiem, że przynajmniej niektórzy moi znajomi czekali na ten przepis, dlatego specjalnie z myślą o Was oraz o wszystkich, którzy oglądają mój kanał, powstał ten przepis. Dzisiaj przedstawię Wam przepis na pralinki, moje ulubione, podstawowe pralinki, gdzie zmieniając smak czekolady możecie zmienić smak pralinek. Zdecydowanie najbardziej lubię pralinki obtaczane, oblewane gorzką czekoladą, może też dlatego, że taką właśnie najbardziej lubię, ale żeby Wam ułatwić wybór i podjęcie decyzji, przygotowałam w połowie oblane mleczną, w połowie gorzką czekoladą. Zobaczycie też, jak inaczej się prezentują i jak inaczej wyglądają. Mają tylko jedną wadę. Za szybko znikają ze stołu. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia filmu, a potem do wypróbowania przepisu i być może w Waszym domu, tak jak w moim, te pralinki będą pojawiać się praktycznie przy każdym rodzinnym czy przyjacielskim spotkaniu. Zapraszam. Mam tutaj przygotowaną już bazę do trufelków. Tutaj są zmielone herbatniki, biszkopt i ucierane ciasto, które było z rabarbarem. Oczywiście rabarbar usunęłam. Wszystko to zmieliłam sobie w malakserze, ale możecie też włożyć do woreczka i utłuc, na przykład tłuczkiem do mięsa. Do zmielonych ciastek dodaję czekoladę. Gdyby czekolada była bez dodatków, byłaby bardziej płynna. I do tego dodaję serek naturalny, możecie również dodać śmietany albo gęstego jogurtu. Całość należy bardzo dobrze wymieszać. Bardzo lubią to mieszanie również dzieci, dlatego zaproście je do kuchni, a zobaczycie, jaką będą miały z tego radość. Ciasto jest już wymieszane, jest dosyć elastyczne i nawet bardzo ładnie się lepi, ale żeby łatwiej było lepić nam kulki, to teraz chociaż na jakieś 15 minut wstawię to do lodówki. Masa się już schłodziła, możemy przystąpić do formowania kulek. Możemy je brać albo dłonią, albo łyżeczką, nakładać sobie ciasto na dłoń, formować kulki i odstawiać na bok. Ja używam silikonowej maty, to jest taka właściwie foremka do pieczenia tarty, ale silikonowe są bardzo fajne do tego, bo łatwo później te kuleczki z czekoladą odchodzą. Jeśli nie macie silikonowej foremki, połóżcie na przykład na deskę czy na metalową foremkę papier do pieczenia i też będzie dobrze. Formujemy z tej masy okrągłe kuleczki. Mam tutaj roztopioną czekoladę, rozpuściłam ją sobie w mikrofalówce, teraz dodaję do niej olej. Dzięki temu ta czekolada będzie nam ładnie spływała z tych kuleczek. Dokładnie to wymieszam. I teraz czas na zanurzenie kuleczek w kąpieli czekoladowej. I kolejna kulka, wrzucam do czekolady, obtaczam dokładnie, wyjmuję widelcem, strzepuję nadmiar czekolady i zostawiam. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak prezentują się takie trufle w gorzkiej czekoladzie, ponieważ moim zdaniem zarówno prezentują się, jak i smakują dużo lepiej. Przygotowałam więc sobie tutaj gorzką czekoladę, też rozpuściłam ją w mikrofalówce i dodałam tutaj również olej. Powtarzamy zatem tą czynność dalej z gorzką czekoladą. Jak te trufelki zastygną, to będzie widać bardzo fajnie też różnicę między czekoladą mleczną a gorzką. To porównamy. A teraz, zanim czekolada
dobrze zastygnie, można jeszcze te truchwelki udekorować jakimiś cukrowymi motylkami albo gwiazdkami. No i kochani, właściwie gotowe. Teraz przed nami najtrudniejsza część przygotowywania tych truchwelków, czyli wstawienie ich do lodówki i oczekiwanie, aż porządnie się schłodzą. Zatem trzymam za Was kciuki i do zobaczenia za jakieś 2 godziny. No i zobaczcie, nie upilnowałam. Truchwelki po prostu gdzieś zniknęły. Tak wyglądają truchwelki w mlecznej czekoladzie, a tak w gorzkiej. One teraz pod wpływem różnicy temperatur, ponieważ w kuchni jest naprawdę bardzo ciepło, a w lodówce jest zimno, one się troszeczkę tak spociły, zmoczyły, ale zaraz się to unormuje. I teraz te truchwelki przekładam do takich małych papilotek na truchwelki. Albo bezpośrednio na jakąś paterę czy półmisek, na którym chcecie podawać. Możecie część udekorować mleczną, część czarną, część białą czekoladą, albo po prostu obsypać w kakao czy obtoczyć w wiórkach kokosowych. Możecie też zapakować tak przygotowane trufle na prezent. Mam tutaj pudełeczko, takie pudełeczko właśnie na czekoladki. Ja swoje kupiłam bodajże w TK Maxie i chyba za 3 takie pudełeczka zapłaciłam, nie pamiętam dokładnie, 8 albo 9 zł. Jeśli nie macie możliwości kupić takich pudełeczek, możecie przygotować je też sami. Po prostu pozaginać tekturę i złożyć w kształt takiego pudełeczka. I teraz tak przygotowane trufelki wkładam do pudełka. I prezent dla ukochanej, bliskiej osoby gotowy. Jeśli wybieracie się w gości, śmiało możecie przygotować taki prezent i obdarować nim osobę, którą odwiedzacie. Być może chcecie odwiedzić kogoś chorego, kogoś w szpitalu, albo po prostu sprawić miłą niespodziankę komuś bliskiemu. Jeśli nie macie też możliwości kupienia albo zrobienia takich pojemniczków, to możecie kupić na przykład pojemnik, w którym często można podać na przykład biżuterię albo jakieś inne dodatki, wyłożyć go folią spożywczą albo folią celofanową i również zapakować do niego pralinki. Jestem pewna, że obdarowany będzie się na pewno bardzo cieszył. Życzę Wam smacznego!